Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mamy taki okres, powiedziałbym, ani jubileuszowy, ani jakiś szczególny z punktu widzenia daty, ale chciałem dzisiaj właśnie poprosić Państwa o spotkanie, żeby przekazać parę informacji dotyczących polityki i tej rządowej ogólnopolskiej, i tej lokalnej tutaj u nas na Sądecczyźnie. Ta okazja może nie jest taka widoczna, ale dlatego zdecydowałem się dzisiaj, że jesteśmy w takim ciekawym okresie przygotowania prac sejmowych, czyli na etapie opracowania budżetu na przyszły rok. Stąd nie chciałbym, jak to niektórzy mieli w zwyczaju, krytykować tego, co dostała Sądecczyzna, miasto, ale chcę zwrócić uwagę też na kilka tematów, które są kluczowe dla Sądecczyzny, dla powiatu, dla miasta i dla naszego regionu i które teraz będą też przedmiotem prac w Warszawie. Bezpośrednim też impulsem, który też tak niejako spowodował, że chciałem porozmawiać, była konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości i senatora Koguta, którzy próbowali podsumować ostatni rok. I mam takie trzy grupy tematów, które chcę poruszyć. Pierwszy to ten aspekt polityczny, gdzie słyszałem z ust parlamentarzystów PiS-u, że na Sądecczyźnie był historyczny wynik, jeśli chodzi o głosowanie dla jednej partii politycznej. I z tym się oczywiście zgadzam, że uzyskanie 8 mandatów na 10 jest historycznym wynikiem, że uzyskanie 2 mandatów senatorskich na 2 jest godnym uwagi i szacunku. Aczkolwiek, jeśli byśmy postawili problem, co z tego mają obywatele, ludzie, czy satysfakcję dlatego, że jest dużo posłów, dużo senatorów z jednego ugrupowania, czy jest to też odbicie w tym, co rząd wybrany właśnie spośród tych przedstawicieli robi dla naszego regionu. Prawda jest, mówiąc wprost, brutalna. Nie chciałbym tutaj bezpośrednio polemizować z każdym stwierdzeniem pana senatora, państwa posłów, ale przypomnę, państwo też sądeczanie słyszeli często za pośrednictwem też mediów, na przykład słowa pana wojewody, który był tutaj na wiosnę i powiedział tak, że strumień pieniędzy poleje się na Sądecczyznę, dlatego że sądeczanie gremialnie głosowali właśnie na PiS i to będzie rekompensata tego stanowiska Sądeczan. Takie słowa padły w starostwie przed przygotowaniem jeszcze do Światowych Dni Młodzieży. Teraz gdyby ktokolwiek zapytał pana wojewodę, ministrów, gdzie ten strumień pieniędzy i w jaki sposób zadania oczekiwane przez Sądecczyznę będą finansowane, to odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, taka powiedziałbym mierzalna. Pan senator Kogut wymienił jednym tchem wszystkich ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy, którzy tutaj i na naszym regionie bywali. No i to dobrze, że przedstawiciele władzy przyjeżdżają. Ja przypomnę, że za poprzedniego naszego rządu no była przecież tutaj pani premier, zapoznała się z sytuacjami, byli też inni ministrowie i wcale nie chodzi o to, żeby ktoś przyjechał i pokazał, że jest, tylko żeby zadeklarował rozwiązanie problemu, który dla Sądecczyzny, dla nas jest ważny. Nie usłyszeliśmy tutaj jeszcze ani jednego konkretnego przypadku, co na Sądecczyźnie będzie wykonane.